Krzysztof Orzechowski, delegat stanowy w Polsce Zakonu Rycerzy Kolumba. Jesteśmy organizacją, która w Polsce funkcjonuje od 2006 roku. Pierwsze rady na przełomie 2005-2006 roku w Polsce się pojawiły. Aktualnie mamy 33 rady działające w 18 diecezjach w Polsce. Liczebnie jest to grupa mężczyzn około 1750 osób. Częstochowie 21 maja, a dokładnie 20-22 maja w tych dniach odbyła się konwencja stanowa. Decyzją najwyższych władz Zakonu Rycerzy Kolumba zmieniono status Polski z dotychczasowego statusu terytorium na status stanu, czyli mamy, można powiedzieć, całkowitą swoją samodzielność, oczywiście w łączności i w jedności w strukturach zakonnych, natomiast jesteśmy po prostu na terenie tej jurysdykcji samodzielni. I w związku z tym odbyła się pierwsza stanowa konwencja Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce, w Częstochowie. To było podsumowanie, można powiedzieć, tego, co się działo w ostatnim czasie, szczególnie w ostatnim okresie mniej więcej rocznym, ale jakby było też nawiązanie do tej pięcioletniej dotychczasowej historii działalności rycerzy, ale także wybrane zostały po raz pierwszy władze stanowe, pełne władze stanowe, czyli zostałem wybrany delegatem stanowym. Został wybrany sekretarz stanowy w osobie brata Andrzeja Nasiaka z Rady Rycerzy Kolumba w Radomiu. Został wybrany brat Witek Zmysłowski skarbnikiem stanowym z Rady w Rudzie Śląskiej. Następnie brat Wacław Churyn z Rady w Mierzynie został wybrany radcą stanowym i kustoszem stanowym brat Paweł Czachor z Rady w Toruniu. Także w takim składzie formalnie rozpoczynamy działalność. Ustanowienie tych osób na funkcji odbędzie się uroczyście 25 czerwca w Łagiewnikach, w sanktuarium w Łagiewnikach z udziałem najwyższego rycerza Zakonu Rycerzy Kolumba Karla Andersona. Jeżeli chodzi o działalność naszą, to podejmujemy dzieła w zgodzie z naszymi charyzmatami, z tymi czterema podstawowymi zasadami miłosierdzia, jedności, braterstwa i patriotyzmu. Jest coś, można powiedzieć, charakterystycznego w tej naszej organizacji zakonnej, ponieważ te zasady, o których wspomniałem, one w pewnym sensie mają i chcę tutaj stwierdzić, że przenikają te nasze działania, czyli z nich mają wynikać chęć do podejmowania określonych dzieł, ale również one mają być odbierane przez rycerzy Kolumba jako zadanie do wykonania. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że w Polsce istnieje wiele organizacji, które podejmują różne dzieła, również dzieła charytatywne, miłosierdzia, ale to, co wydaje mi się, że jest pewną charakterystyczną cechą rycerzy Kolumba, to właśnie to, że jest podkreślana kwestia duchowości. To nie jest działanie z chęci zwykłego działania, ale właśnie działanie, które ma wynikać, można powiedzieć, z naszego ducha, z naszego wnętrza, z chęci widzenia drugiego człowieka, pomocy jemu, właśnie bycia w zgodzie z tym, co można powiedzieć ma charakteryzować katolika, właśnie praktykującego katolika. Być rycerzem Kolumba praktycznie może każdy pełnoletni mężczyzna pod właśnie warunkiem, że jest praktykującym katolikiem, prawda? Czyli jest w bezpośredniej więzi ze Stolicą Apostolską, jest świadkiem wiary katolickiej i to nie tylko w słowach, ale również w czynach. To jest ten element, który można powiedzieć bardzo ważny do zaznaczenia, do podkreślenia. Pewną zasadą obowiązującą również w naszym zakonie jest to, że właściwie rycerze Kolumba działają w społecznościach lokalnych. W ten sposób oni są bardziej rozpoznawalni, są związani ze środowiskiem, w którym działają i można powiedzieć, że w ten sposób znają jak gdyby zapotrzebowanie tego swojego środowiska na to, z czym mogą do tej społeczności lokalnej wystąpić. To, w jaki sposób wykonują te dzieła, jakie dzieła podejmują, w pewnym sensie buduje wizerunek całego zakonu, buduje to, w jaki sposób będą rycerze postrzegani. Funkcjonujemy w 18 diecezjach w Polsce.
Polsce i jak do tej pory właśnie ten odbiór jest, że powiem, bardzo pozytywny w tym sensie, że i księża, dla których jesteśmy pomocni, jak i społeczeństwo to lokalne, odbierają rycerzy jako grupę mężczyzn, którzy są gotowi przyjść z pomocą w różnych sytuacjach, nie tylko wtedy, kiedy po prostu trzeba zaistnieć, uczestniczyć w tej czy innej uroczystości, ale również wtedy, kiedy trzeba dać siebie, poświęcić czas czy jakieś dobro materialne, a często też i dobre słowo, bo mamy też takie działania podejmowane przez rycerzy, które są związane z bezpośrednim kontaktem z człowiekiem, który, nie wiem, z uwagi na swoją niepełnosprawność jest odizolowany i oczekuje wręcz wizyty drugiego człowieka i chęci porozmawiania. W tym sensie, jak gdyby jesteśmy otwarci i właśnie na danie pomocy, na danie siebie drugiemu człowiekowi. Do nas, do generalnie Zakonu Rycerzy Kolumba przystępowały różne osoby. Jest naszym jakimś takim doświadczeniem ostatnich czasów to, że na przykład z niektórymi osobami musieliśmy się rozstać, dlatego że ich oczekiwania co do rycerzy Kolumba były inne. Jakby musieliśmy w pewnym sensie sprawę postawić w ten sposób, że jest naprawdę wiele różnych płaszczyzn do aktywności, do działania dla katolików świeckich. Jedną z możliwości to jest bycie rycerzem Kolumba. I jeżeli akurat nasze zasady, nasze charyzmaty nie do końca odpowiadają, to po prostu można pójść swoją drogą inną. I stąd kilku braci z naszych szeregów utworzyło organizację nazywaną Zakonem Jana Pawła II, która to organizacja właściwie na ten moment czasowy, przyznam się, że nie wiem na ile jest formalnie ustanowiona, ale podejmuje również jakby bardzo istotne dzieła i być może, że z tymi naszymi nie tak dawno braćmi rycerzami przyjdzie nam kiedyś stanąć obok siebie na tej czy innej uroczystości kościelnej, w związku z tym i im też życzymy wszystkiego dobrego w tej nowej drodze. Ilu rycerzy jest w Polsce w tej chwili? Około 1750, bo to jest 1700-1800 w tym przedziale. To są mężczyźni, i osoby świeckie. Każda rada ma swojego kapelana, czyli jakby w strukturze organizacyjnej jest przewidziana osoba, która w pewnym sensie pilnuje naszego rozwoju duchowego. W naszych szeregach są również księża, którzy są rycerzami Kolumba. Zwykle tak się składa i tak być powinno, że kapelan rady to jest jednocześnie rycerz, prawda? Tylko że troszeczkę inaczej odbywa się samo przyjęcie kapłana do rycerstwa niż mężczyzny osoby świeckiej. Witold Zmysłowski, obecnie skarbnik Rady Stanowej, jednocześnie jeszcze w tej chwili delegat rejonowy na obszar Śląska i Zagłębia. Plany, jakie przyjęliśmy na najbliższy rok bratni, tak się okres, taki kadencja taka nazywa się u nas rokiem bratnim, przyjęliśmy, aby umocnić tych członków w samej organizacji, spowodować ich utrwalenie tych ideałów w nich, które wynikają z naszych praw, z naszego statutu. Nie pomijamy oczywiście kwestii wzrostu ilości rycerzy, ale nie stawiamy tego jako priorytetu. Główne wydarzenia, które planujemy w naszym roku bratnim, to będą takie uroczystości jak Kongres Miłosierdzia w Łagiewnikach w październiku, który się odbędzie. Planujemy również wprowadzenie rycerzy w Polsce w czwarty najwyższy stopień wtajemniczenia, jeżeli tak to mogę nazwać, będzie to w listopadzie bieżącego roku. To są takie główne wydarzenia. Natomiast plany. Każda rada z rycerzy Kolumba, która ideałem jest, żeby była radą parafialną, żeby w społeczności parafialnej działała, ma swoje własne plany, ma swoje własne zadania, które sobie stawia i te zadania realizuje. Działamy
w płaszczyźnie Kościoła, w płaszczyźnie formacji wiary naszej, pomagamy innym w płaszczyźnie miłosierdzia i pomocy bratniej, pomocy sąsiedzkiej, pomocy w ramach jednej parafii. Jeżeli chcemy wychodzić poza parafię, mamy taką możliwość, ale wtedy konsultujemy się z naszymi zwierzchnikami i koordynujemy te działania.